Witajcie. Jezu. Popatrzcie na to. Fizjoterapeuta mnie tak załatwił, ale to i tak jest lepsze niż niemożność ruszania ramieniem. Po zabawach na działce w robieniu pieca do pizzy trochę się przeforsowałem i nie mogłem ruszać ramieniem. Dobrze, fizjoterapeuta mnie rozmasował. No, jak widać, sińce straszne. No ale dzięki temu przynajmniej ramię się znowu rusza. Natomiast dzisiaj będziemy robić zupę cebulową. Zupa w stylu kuchni intuicyjnej, czyli nic nie odmierzamy. Kupowaliśmy wszystko na oko, także mamy taki kawałek szpądru wołowego. Seler. Natka pietruszki. Trzy marchewki. Pietruszka i taka wielka torba cebuli. Kilka czerwonych, reszta białe. Jak zapewne wiecie, najważniejsze w zupie cebulowej jest, żeby cebuli nie przypalić. Tak więc nie będziemy jej smażyć, a zapieczemy na blasze w niskiej temperaturze, na maśle, trochę oliwy. A na koniec mamy takiego oto wielkiego rogala, który potniemy na plastry, zapieczemy z serem. Dodamy do zupy trochę kalwadosu, bo nie mamy białego wina. Już pewnie mamy, ale nie będziemy otwierać całej butelki. Kroimy to wszystko, rzucamy na blachę, pieczemy, rzucamy potem do wody, gotujemy jakąś godzinę i zupa powinna być gotowa. Także widzimy się za chwilę. Fragment skrojenia pominęliśmy. Pod spodem mięso, zestaw rosołowy. Z wierzchu cebula i biała i czerwona. Jak widzicie, też mamy tymianek. Pod spodem też mamy pietruszkę. Natkę pietruszki. Kawałki masła. No i wędruje to do piekarnika. Myślę, że na jakąś godzinę, na 120 stopni. Nie powinno nam się przypalić. Natomiast cebula powinna się pięknie skarmelizować i puścić sok. No tutaj delikatna korekta. Piekliśmy całość w 140 stopniach przez 1,5 godziny. Natomiast teraz wyciągamy mięso, podlewamy delikatnie kalwadosem, no i smagniemy całość palnikiem, tak żeby się kalwados zapalił, mięso ładnie nam zarumieniło. No i przy okazji ten etanol z kalwadosu się wypali, zostawiając piękny aromat. Natomiast zupa nie będzie aż taka pijana i spokojnie będzie można ją zaserwować dzieciom. Jak widzicie, już nam zupa ładnie dochodzi. Gotuje się od jakiejś godziny. Także całą zawartość z blachy połączyliśmy z tym mięsem, które opaliliśmy kalwadosem, podlaliśmy wodą. A w międzyczasie dochodzą nam te grzanki. Nasz rogal. Z góry trochę aromatycznego sera. Tymianku. Zapieczony. Także przelejemy zaraz zupę do kamionkowego naczynia. Z góry dajemy grzankę. Można jeść. Tradycyjnie Francuzi oczywiście grzankę łyszczają na zupie i zapiekają całość w kamionkowym naczyniu. No ale my zastosowaliśmy mały skrót. Także to na tyle. Na koniec jeszcze zdjęcie gotowej potrawy. I zapraszam do kolejnego odcinka.